Drodzy czytelnicy Top Agrar Polska, mam ogromną przyjemność zaprosić Was na Forum Rolników i Agrobiznesu. Podczas tegorocznej sesji Mleko będziemy mówić o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Jak wiemy, ostatnie ceny skupu mleka są całkiem optymistyczne. Musimy jednak pamiętać, że producenci mleka borykają się z bardzo wysokimi kosztami produkcji, z kosztami pasz, paliwa, nawozów i oczywiście energii elektrycznej. Trzeba sobie zdawać tę sprawę z coraz większej presji ze strony konsumentów i organizacji prośrodowiskowych na poprawę dobrostanu zwierząt. Wraz z tym idą konkretne wytyczne, zmiany proponowane przez Zielony Ład czy Krajowy Plan Strategiczny, które zakładają dofinansowanie w zależności od kolejnych progów spełniania dobrostanu zwierząt. Niestety, wszystkie te zmiany w oborach wymagają bardzo wielu nakładów. A przecież aktualnie dzisiejsza inflacja i wysokie stopy procentowe powodują, że kredyty są bardzo, bardzo drogie i przerastają możliwości bardzo wielu gospodarstw. Jak zatem produkować dobrą paszę objętościową? Jak zmieniać nasze obory, by produkować mleko zgodnie z ideą zrównoważonej produkcji? Co zrobić w końcu, by Polska pozostała liderem w produkcji mleka w Europie? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas Forum Rolników i Agrobiznesu. 29 listopada. Zapraszam bardzo serdecznie.